Zawsze chciałam śpiewać Warszawą ma. Nawet kiedy to było w formie jak raz, dwa, trzy śpiewa miasteczko Bełz, to jest coś w tej melodii tak wzruszającego i tak łapiącego za serce. I kiedy usłyszałam, bo oczywiście miałam wszystkie utwory przedtem nagrane w oryginalnych wykonaniach, kiedy usłyszałam, jak Zosia Mrozowska śpiewa jeszcze raz sam tylko głos, jak śpiewa z zakazanych piosenek właśnie Warszawą ma. Zosia, którą znam i kochałam bardzo i która była prześliczna w tym filmie, jak ona to śpiewa. Już było wzruszenie i taka sama myślę, jak to będzie. I kiedy Bartek przyszedł do mnie i zaczął grać te akordy, mówi, tu wchodzisz, no to ja weszłam, ale zaśpiewałam trochę i wysiadłam. Zaczęłam strasznie płakać i mówię, o kurczę, to ja nie wiem, czy ja to w ogóle zaśpiewam, czy ja dam radę. A potem sobie pomyślałam, no muszę dać radę, muszę zaśpiewać, nie mogę się załamać. No więc płaczę i śpiewam.